Witam wszystkich widzowie i fani tego typu jeszcze jestem na trasie. Nie wiem, czy dzisiaj zdążę wam ogarnąć wam te pozdrowienia. Postaram się na szybciej dzisiaj. Jak nie dzisiaj, to jutro. Czekam na was, Ben. Czekam. Jeszcze jestem na trasie. Wieczór się robi, ja jeszcze jestem tego. Tak mówiłem, u mnie trasa jest kiepska. Postaram się ogarnąć, jak wrócę, pozdrowienia mi. Jak nie ogarnę dzisiaj, to po prostu ogarnę jutro w południe wam. Około godzinie 10. Sorry, widzowie i pani, ale tak mówiłem. Ja musiałem dzisiaj pozłatać swe sprawy. Tego typu, bo od się odejdę do pracy, tak jak mówiłem, tego typu bęben i muszę to wszystko ogarnąć. Żebyście nie byli zaskoczeni, że was oszukałem, czy coś takiego typu bęc, bo teraz będziecie tu naskakiwać plotkowaniem tego typu. Odezwij się do mnie na fanpage na free, to masz wskazówki, co masz zrobić, dostajesz posunię. I słuchajcie, dobrze, kupiłem taki łańcuszek ładny. U mnie na fanpage jest fotka zrobiona tego typu. Dla kobry kupiłem specjalnie, żeby się kobra nie gniewała na mnie za wczorajszy dzień. Widzicie, widzowie i pani, ja mam szacunek, mimo to, że wczoraj może za bardzo tutaj tego typu, ale mam szacunek do siebie i zrobiłem. Na przeprosiny kupiłem jej łańcuszek na szyi. Widzicie, widzowie, tego typu. Ja po prostu szanuję swoją żonę, ją kocham, od tego zacząć i sobie nie pozwolę coś takiego. Mimo to, że wczoraj może za bardzo może byłem wściekły, ale takie jest życie, co zrobić, nic się nie zrobi. No ale zrobiłem dobry uczynek tego typu bęc. Widzicie, widzowie i fani, nie jestem hamem, jak to wy mówicie i pisaliście wczoraj na streamie. No widzicie, a chcę wam zapowiedzieć streama na jutrzejszego dnia na 19:30. Stream będzie tego typu, widzowie i fani. Żebyście wiedzieli o tym, że stream jutro o 19:30. I nie będzie tak, jak było wczoraj, widzowie i fani, że się będziemy kłócić i tego, bo dogadaliśmy się, przeprosiłem ją, ona mnie i wszystko jest okej, hasta la vista, jak się mówi. Dlatego tak mówię, no, nie dogadaliśmy się tego typu, no i tak wyszło, jak wyszło. Trudno. Ale jest dobrze. A będziecie dzwonić do mamo. A w ogóle wam coś powiem w sprawie mamo. Bo ja sobie tam czytałem o mamo. Mamo to jest rzeźba. Ileś tam lat temu istniało coś takiego. Właśnie mamo. Ja tam właśnie czytałem właśnie o tym na ten temat. Tego to jest rzeźba. W Japonii. To jest rzeźba w Japonii, pół kobieta, pół tam kura, no kur. I to jest po prostu rzeźba. A po prostu nie wiem, czy się ci ludzie z internetu nakręcili się, bo ja przypuszczam, że to jest na pewno nieprawdą tego typu, że istnieje to momo.
to jest rzeźba. Może kilka lat temu może to istniało. To jest jakiś mit tego typu. Dlatego tak mówię, no wczoraj właśnie usiadłem, bo dostałem linka sobie on na fanpage'u i czytałem to. A te numery, które właśnie pokazywało się tam tego, to są numery japońskie. Dzwonicie na pewno do kogoś, który się podstawia jako Momo. Bo to jest rzeźba. To jest normalna rzeźba. To nie jest, kiedyś kilka lat temu to na pewno było coś jakieś, coś takiego. Ale, bo ja czytałem specjalnie, bo akurat mnie zainteresowało, czy to jest prawda, czy nie. Się okazuje, że to nie jest prawda. To jest mit. Po prostu zrobiłem mit, żeby nakręcić widzów. Ludzi, widzów, żeby ponabijać tego typu. To jest po prostu mit. Momo, kiedyś to istniało, a to jest normalna rzeźba stojąca w Japonii w muzeum. I jak ta rzeźba będzie gadała z wami? Zastanówcie się tego typu właśnie. Momo to kiedyś było, a teraz już nie ma. Kiedyś tego typu było. Prawdziwe. Bo istniało to, naprawdę istniało. Teraz jest normalna rzeźba właśnie postać tej kobiety z tą buzią i nogami jak kura. To jest rzeźba. To jak rzeźba odbierze telefon? Zastanówcie się. Bęb, bęb.